Witam wszystkich bardzo serdecznie w 20 odcinku z The Last of Us. Wróciliśmy z młynu Tomim i on miał Jimmy. Ojciec tego dziecka. Mubot is free, to... No dobra, to ogarnę. Ogarnę to. Chęcią po odcinku ogarnę dwa boty na stream. Nie mogliście mi tego 3 minuty temu powiedzieć? Nie ma opcji. Wszystko zasypał śnieg. Zanim tam dotrzemy, zdąży się rozpuścić. A ty dokąd? Przewietrzyć się. Co tu robicie? Nie możemy spać. Rzućmy okiem. Myślimy, czy wracać przez Ellensburg. Jeśli jutro będziemy w Fall City, damy radę. Hej. Dostali Mogę za swoje. Wszystkie 3 dodać, nie? To nie problem. Ale ona żyje. Może tak być. Chyba musi. Nie bardzo uśmiecha mi się powrót przez Idaho. Powinieneś się martwić tym, co Maria ci zrobi, gdy już wrócimy. Bywało już gorzej. Poza tym przechodziłem przez luksusową część miasta i... Znalazłem naszyjnik. Nieźle się świeci, to chyba złoto. To chyba złoto? To jest złoto. No to pokaż. Wiem, jak wygląda złoto. Jeśli to autentyk, powiesz, że jest też od nas? Sami sobie ogarnijcie łapówki. Ale musiałbym masło dodać info tutaj na stream. Nie będzie więcej powiadomień. Jak się trzymasz? Spoko. Eli. Spoko. Dzięki, że po mnie wróciłaś. Zawsze pomogę przyjaciołom. Znów się rozklejasz. No dobra, to inaczej. Muszę ratować Dubska przyjaciołom? Tak lepiej. Kurde! Jesse? Wstawaj! Ręce do góry, albo tego też zastrzelę! Nie rób tego, Eli! Uciekaj stąd! Wstawaj! Już! Będzie się kurwa was! Stól mordę, kurwa! Jak chcesz. Nie! Stój! Rzuć broń. Rzuć broń! Kurwa! Nie. Wiem, czemu go zabiłaś. Zrobił to, by mnie ratować. To przeze mnie nie ma lekarstwa. To mnie chcesz. Puść go! Zabiłaś moich bliskich. Pozwoliliśmy wam żyć. I tak się odpłaciłaś? Kurwa. Tato! I gram tą suką. No nie mka, no. Tato! Ja
Jest to jakaś skarpa, żeby się rzucić? Nie możesz tak ciągle robić. Tato! Gdzie jesteś? Spróbujmy. No. Tato! Kozioł, ta baba nam zabiła Joela. Ty się nie śmiej, gdzie tu jest skarpa? Nie interesuje mnie, jak przejść przez ten płot. Wskakuj na tą kolczatkę, wyssy gardło poderżni. Rany. No kozioł, przychodzisz na końcówkę gry. Może wyjdę na dach. I się dziwisz, że ci mówię, co się stało? No proszę, 78 rok. No dobra. No. Spoko kozioł, spoko. A to miałeś. Dokładnie, Joel żyje w sercu Eli. Pięknie, Abby. No to nie jest końcówka, ja myślę, że to jest połowa. Czwarte. Kurde, czemu karku się nie skręciłaś? Trochę się ubrudziłaś, skarbie. Ty też. Gdzie? Tutaj. Wiesz, zawsze, kiedy tak uciekasz, to mnie się dostaje. Daj spokój. Możesz nie wierzyć, ale się o ciebie martwią. Tu jest bezpiecznie. Tato. Abs była dokładnie za tamtymi drzewami. No i? Urodzi lada dzień. Zajrzymy do niej tylko i wrócimy. Obiecuję. Dziękuję. Załatwmy to szybko. No, moja córeczka mnie obroni. No masz rację, że ona brzmi starzej. Owen nie wydał, co? Zrobił, co musiał. To miała być tajemnica. Jak to z niego wyciągnęłaś? Spytałam? Masło! Uspokój się, okej? Okay? Bez takich, bez takich. 9-5 to twój rocznik na pewno? O rany. 78 rok. Nie mam jej w swojej kolekcji. Jest twoje. Tylko obiecaj, że już nic podobnego nie zrobisz. Umowa stoi. Czemu ci nie wierzę? Nie mam pojęcia. Chodź, szukajmy dalej. Tato! Spokojnie. Zaraz wrócisz do Owena. Czekaj, co? Nic. Tylko... Ponawiam pytanie. 9-5 to na pewno twój rocznik? Więcej niż do tej pory. O Boże. Od dawna wiesz? Jestem twoim tatą. Widzę to i owo. Na przykład, to jest takie... kiedy jesteście przy mnie oboje, bardzo staracie się na siebie nie patrzeć. Ratunku. Aha, 9-9, przepraszam. Bo jest totalnym głupkiem. Podoba mi się, że... Abs, spójrz. Świeże ślady. Czekaj. Właśnie podstępem urządzasz mi lekcję tropienia, co? Nie wiem, tak strzelam, no że masz 17 max. Działa? Cóż, ciebie znalazłam. Tak, ale oszukiwałaś. Rób co musisz, żeby wykonać zadanie. Czyli jednak słuchasz. Tato, coś znalazłam.
już urodziła. Fuj. Zobacz, podwójne ślady. Tato? To ona. Szybko. Nie brzmi najlepiej. Nie, mniej czy więcej. Chodź. Tato, czekaj. A co jeśli są tu zarażeni? No, to w tą stronę też bym strzelał. Wiesz, że wędrują? Masz ze sobą, tak? Jasne. Mordę. Abs. Co? Ojej. Musimy ją uwolnić. Spokojnie, nie bój się. Bez obaw. Nie zrobimy ci krzywdy. Już dobrze. Niech to utknęła na dobre. Dobra. Abs, chodź tu. Masz. Przytrzymam ją. Dobra. Spokojnie, spokojnie. Spokojnie. Doktorze, jest pan tu? Tutaj, Owen. Co? Chodź tu i pomóż mi utrzymać. Musi pan wrócić Owen. Do... Złapią. Chodź. Ostrożnie. Dobra. Trzymasz mocno? Dawaj, Abs. Spokojnie. Już prawie. Okej. Okay. Ja pierdolę. Wszyscy pana szukają. Musimy... Hej, hej! Tato! Co jest? Chodź! Grałem Dying Light i nie skończyłem go nawet. Jakoś tak... Niespecjalnie mi się to podobało. Dobrze się spisaliśmy. Doktorze, mamy dziewczynę. Kogo? Tę, o której gada Marlene. Była w tunelach. Ma tu na ręku starą bliznę. I nie jest zarażona. Niemożliwe. Już zaczęli robić badania, ale... Musi pan przyjść. Tato. Czekam na dwójkę, mam nadzieję, że będzie lepsza od jedynki, bo mi się średnio podobało, ale jakoś nie wciągnęło mnie to. Zabiliśmy jej ojca. Jest spleciony z mózgiem, nie mamy wyjścia. Musi być inny sposób. Nie możemy usunąć grzyba bez zabicia nosiciela. Nosiciela? To dziecko, nie szalka Petriego. Myślisz, że nie... Jestem... tego świadom. I mimo to chcesz ją zabić. Nie, chcę opracować szczepionkę, która ocali miliony istnień. Ile świetlików zginęło za mnie? To był ich wybór. Pytasz się mnie, czy informujesz o decyzji? Ja chcę, żebyś zrozumiała. A gdyby to była Abby? Słuchaj, wszystko, o co walczyliśmy, wszystkie poświęcenia, te potworne... Szczepionka wszystko to usprawiedliwi. Gdyby to była twoja córka, co byś zrobił? Abby. Przyniosłam jedzenie. Dziękuję. Słuchaj, Marlene. Tak, to retrospekcja. Dziękuję. Powiem Joelowi. Po co? Przemierzył z nią pół kraju. Ma prawo wiedzieć. Udanej operacji. To słuszna decyzja. Tak.
Gdybym to była ja, chciałabym, żebyś to zrobił. Masło, czy ty w wieku 15 lat nie jesteś za młody na alkohol? Gdzie jest lufa Joela? Chcę pod nią podejść. Błagam cię, wstań! Proszę, nie! Proszę, nie! Joel, wstawaj! Nie! Jeszcze kazała jej patrzeć. Idź do diabła, pendejo. Zabiję was tu! Ej, co ty wyprawiasz? Lenny! Sprząta. Nie, chodziło nam o niego, to koniec! Nie możemy tak ryzykować. Mam to w dupie. Ma rację. Nie możemy ich zostawić. Jeśli ich zabijemy, będziemy tacy jak on. Nic nam nie zrobili. Tak? Spójrz na moją twarz. Pierdolę to, trzeba było stać na straży, jak ci kazałem. Drogi! Ani kroku. Spokój się. Cofnij się, kurwa! Spokój! Można! Zastrzelić mnie? Dosyć! Spadamy. Dalej retrospekcja, lol. Abi. Hej. Spokojnie. Wszystko gra? Jezu, jakie ono ma łapy. Co tam? Wszędzie cię szukałem. Takie łapy ma, też chcę takie. Zwają nas. Isaac śle nas na front. Co? Poważnie? Niestety. Zbierajmy się. Już teraz? Tak. Vamos. Okej. Kurwa, moja szyja. Hej, dzięki, że wczoraj zwolniłaś mi pokój. Luz, kto to był tym razem? Kuchareczka? Nie, pogodynka. Zmienili jej płeć? A, pani naukowiec. Tak wygląda dziewczyna, co mówi mordu do znajomych. Dobre. Ciągle nawijała o jakiejś burzy i sam nie wiem. Ale a u mnie w Piastowie nadal nie otworzyli, no. Tak, a oni nawet mają. Nie znajdziesz nikogo lepszego. A tak czekam, no. Tak, przydałaby mi się, przydała. Witam panna Potts. No hej, Manny. Ona też? Gentleman jest dyskretny. Muszę chwilę pogadać z tatą. Weźmiesz żarcie? Okej. Weź mi coś con picante. Zjesz, co wezmę. Córka Marit Bjergen. Ma to sens.
Wszystko nabrało sensu. Ciebie też miło widzieć, Abby. Rany, Jordan, nie zauważyłam cię. Przepraszam. Zabierasz się z nami do Sereveny? Nie, Manny, ja musimy ruszać do bazy. A co macie tam do załatwienia? Mamy ewakuować hotel i szkołę. Zabieramy z powrotem do bazy zapasy i ludzi. Poważnie? No, masz kurwa wiarę, że się teraz wycofujemy? Nie wiesz, czy to odwrót. Przynajmniej Lia szybciej wróci z tej stacji. Zawsze coś, nie? Muszę lecieć. Obyś przeżył jak najdłużej. Obyś umarła bezboleśnie. Mordo. Kozio, miałeś rację, yo. Elo. Kocha cię. Nie przyjmowałbym cię. Con quien vas a salir? Byczku. Hej, dzień dobry. Abby. Jak zdrowie? Wspaniale. Mogłabyś mu kazać się tego pozbyć? Ach, próbowałam. Pasuje mi. Ten jest horrible. Bueno, musimy ruszać. Pilnuj go. Dla pana wszystko. Nie wierzę, jeśli zabiją wszystkich grzeszników, świat wróci do normy. Co dziś dają? Burrito. Znowu. Okej. Okay. Abby, co robisz? Hej, dajmy na spirza, damy teraz spoliwać. Halo, jest kolejka. Co jest do chuja? Przepraszam. Stań w kolejce, jak wszyscy. Cyrk. Jedziemy na front. Halo. Robisz wiochę. Po co ci trzy? Odłóż jedno. Nie denerwuj się. Mel jedzie z nami. Manny. Gdzie twój plecak? W pokoju? Dlaczego mi to robisz? Bo mi na was zależy, tak? I mam dość tego pierdolenia. Wie, że z wami jadę? Tak, wie. I pasuje jej to? Ta. Czemu to brzmiało jak nie? To przez mój akcent. No, wpadaj w paranoję. No, chyba lubisz utrudniać mi życie. Wiem, Masło, że specjalnie tak piszesz. Proszę, żebyście w końcu zakopały topór. Nie odzywamy się do siebie od Jackson. Mam udawać, że to się nie wydarzyło? Oczywiście, że nie. Musicie o tym pogadać. Chciałam zabić Jerry, tak jak wszyscy. Ale ona nie jest jak my wszyscy. Nigdy nie zrobiła komuś czegoś takiego. Ciągle zabija blizny. Ale to co innego niż Joel. Nie zapominaj. Jesteśmy trepami. A ona lekarzem. Abby, to przecież rodzina. Zrób to dla mnie, okej? Okay? Spróbuję. Tylko o to proszę. Spakuj rzeczy. Pójdę po Mel. Dobra. Bądź miła. Goń się. Okno, widzisz to? Naukowiec, tak? Może później. Aha, oni na stadionie mieszkają. Puk, puk. Gotowa? Tak, prawie. Cześć. Hello, mordo. Hej. Przywrócili cię do służby? Ledwo. Pewnie pozwoliliby ci zostać. Wolałabym nie zbijać bąków. Owen się zgodził? A co on ma do gadania? Musimy jeszcze zabrać Alice. Hej. Postaraj się.
Może dużo z pra wnuczkami siedziała. Spokojnie, to tylko rutynowa rotacja. Mogłabyś po powrocie zajrzeć do mojego taty? Chyba mu się sam, nie wiem, pogarsza. To znaczy? Skarży się na ostry ból w nadgarstkach. Ledwo może utrzymać łyżkę. No, to prawda. Spróbuję mu załatwić leki przeciw. Masło, masz rację w tym wypadku. Podobno przenieśliście się z Owenem do sekcji 9-6. Jest tam ładnie. Sporo młodych rodzin z dziećmi. Podekscytowani? Maleństwem? Jak widzę te biegające dzieciaki. Tak, prawie jestem gotowa. Te wszystkie płaczące maluchy. Owen pewnie dostaje kręczka. Jeszcze ich nie widział. Jest na zmianie z Danim. Danim? Nie zazdroszczę. Tak. Nie powinienem dodawać czatu do odcinka, bo ta gra jest zbyt emocjonalna, żeby dodawać takie rzeczy jak czat. Tu się liczą emocje, no historia, to by wszystko zepsuło, to nie jest ten Call of Duty, Warzone czy cokolwiek, żeby było widać czat. Staram się odpowiadać pełnymi zdaniami, żeby ludzie widzieli, na co odpowiadam. Hej, idziemy do aut? No to chodźmy. Cześć, Azor. No dobra, skoro tak prosisz. No dawaj piłeczkę. Świntuchu. Czemu ja muszę nią grać? Dlaczego mi to robią? Rany musi być taka samotna. Bardzo to lubi. Spytaj ją kiedyś o kumulusy. Ej, Abi. Przynajmniej nie trzeba walczyć. Pierdalaj. A jeśli cię to kręci? Chętnie zostałabym na miejscu. Leczyłabym rodziny. Hej, pa. No, wolę grać Ellie jednak. Kurwioną na swój sposób. Hej, Pat. To co zwykle. No jaka? Gracias. Jakie mamy wozy? Weź S24. I ja prowadzę. Podpisz nas. Pendejo. Dzięki. Wytrwajcie jak najdłużej. Obyś umarł bezboleśnie. Przydałaby mi się rozgrzewka. Dobra dziewczynka. Też tęskniłam. Alice z przodu. Mel jest w ciąży. No to się przewietrzy. Ona ma 15 plus do kutasa. No jaki bicek, no. Takiego chcę. Ja bym się bał na tak, taką na solo. Może chcesz sobie tak pochylić? Nie, dziękuję. To żaden problem. Nie, spoko, postaram się zmęczyć. Brałam dodatkowe zadanie. No, a Joel jest taki skupły facet po prostu w tej części. Tak, kochanie? Dobrze. Słucham?
Nie, Isaac, mówisz to mało ważne. Byliście? Mam nie drzeć ryja. O co ci chodziło ze mną, Zoe? No. Nie widziałam go od 2 tygodni. Ciągle zgłasza się na ochotnika. Rozmawiał z tobą, mówił coś. Nie rozumiem. Znaczy, widziałam go w kantynie, ale raczej się nie da. Jackson, wstrząsnął, nie przejmował. No zabijcie mnie, no. Żyje. Jesteś tam. Zjebszone bliny. Jak daleko do bazy? Kawałek. Masło, chcę zobaczyć, jak mówisz do swojej starej, żeby cię przyciszyła. Ma syna gracza. Jednym ruchem. Sprawdźmy, czy jest tu bezpiecznie. Matka, przycisz ze mnie. Volume down, stopery. Stopery dają volume down. Można by z tego zrobić niezłą bombę. Jest się gdzie schować. Słyszycie? Mamy towarzystwo. Zarażeni. Ja mam inne bronie. Mam, okej. O, jak Joel. Złapy go. Mamy pieska, jej. Czysto? To masło, o nie. Wyobraziłeś to sobie? O wiele lepsze od pijania się i oglądania anime. Byłby ban na peceta na 2 tygodnie? Komputery wzbudzają agresję i uzależniają. Chyba widzę wyjście. Ja nie mogę. Ja nią będę grał więcej. Ona ma własne drzewko umiejętności. To już mi mówi, że będę w nią grał w chuj. Zwiększone zdrowie. Sprawdzimy statystyki po odcinku, masło. Nie ma opcji pomiń. No nie ma. Chodź się!
Nie ma. Ze mną się nie zadziera. Kurde. To koniec? Tak. Możemy stąd spierdalać? Tak. Pieprzyć to miejsce. Chodźmy. Psy w tej grze są tak złe i tak ciężkim przeciwnikiem w porównaniu do ludzi, że bardziej mi szkoda NPC-ta. No nie mogę. Ja nie chcę nią grać. Czemu wy mi to każecie robić? Znalazłam wyjście. Manny. Robi się. Panie przodem. Jeszcze miesiąc i się nie przecisnę. No dalej, aż. Panie przodem. Tak, psy to zło. Lubię. Ładnie to. Okej. Okay. Abi, przypominasz garnia twojego taty? Nie bardzo. Te rośliny mają się dobrze. Masz rację. O nie, zaśmiałem się z jej żartu. Przepraszam, przepraszam wszystkich. Miałeś szansę się do siebie zbliżyć. Zamknij się, Manny. Zadziałało. Się okaże, że wiele łączy Eli z nią. Nie, stary, kobieta jakby trenowała jak pudzian, wyglądałaby dużo bardziej męsko. O nie, jak była miłość między nimi, to o matko. Z deszczu pod rynnę. Dobra, ale ja tam wlazłem. Ostatni, gdzie nie pójdę. A to łapą przewróci? No dobra, tego się nie spodziewałem. Oho. O nie, masło, spada mi średnia liczba widzów. Przed nami baza. Nie widać blizn. Muszą tu być. Tak. Nie stójmy tak. Boże. Pamiętacie, jak kiedyś mogliśmy tędy przejść bez obaw, że zaatakują nas blizny? Tęsknisz za czasami pokoju? Było łatwiej, co? Zbyt łatwo. Straciliśmy czujność.
a oni powiesili cały nasz... I fiolce testosteronu dziennie. Odbyt za to, że zastrzeliliśmy tamte dzieciaki. Okej, okay, ale te dzieciaki zaatakowały nasze. Co ty byś zrobiła? No ja wiem, nie strzelała do nich jak do kaczek. No, ja tam wolałbym ocalić naszych. Nani to dzieciaki, to nie... Mnie 24. Nasza też nie. Sami się o to prosili. Nie chcę zapeszyć, ale coś tu cicho. Miej oczy szeroko otwarte. I ktoś mi może sprawdzić, ile się nią gra? Proszę. Ten odcinek jakby, ten... Musimy się znaleźć po drugiej stronie ogrodzenia. Przejdziemy przez któryś budynek? Bo ostatnio świetnie się to skończyło. Masz lepszy pomysł? Nie. Wyżywam się. Długo mówisz, Lispir, dobra. Coś blokuje drzwi. Skoro długo, to YouTube'owi dziękuję za oglądanie. 20 odcinka, który jest niestety tragiczny. Tragedia nas spotka, musimy grać nią. To jest nie do pomyślenia, do czego nas Naughty Dog zmusiło. No widzimy się w 21 na próbie zabicia jej. Na razie.